Czy jesteśmy dla siebie konkurencją? Wsparciem? Dziś o tym będzie właśnie ten kolejny odcinek. Nazywam się Agnieszka Kapron, jestem surdologopedą, protetykiem słuchu i pracuję z dziećmi głównie z wadami słuchu i z opóźnionym rozwojem mowy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o współpracy logopedów, innych terapeutów, ale także... Rodziców ze sobą. Dlaczego taki temat? Ponieważ bardzo często dostaję informacje o tym, że ktoś nie wpuścił kogoś na praktyki i to nie ze względów epidemiologicznych tylko po prostu nie chce dzielić się swoim warsztatem, czy jakieś informacje takie mówiące o tym, że traktujemy siebie jako konkurencję. Chociaż źle powiedziałam, bo powiedziałam, że bardzo często. Ale w sumie, jak tak się zastanowię, to wydaje mi się, że to było kiedyś, że teraz to się zdecydowanie zmieniło na plus i raczej już w większości traktujemy siebie jako partnerów, a nie jako konkurencję. Ale chciałabym, żeby to nie było zdecydowanie większość, tylko żeby to było zawsze, żebyśmy zawsze traktowali siebie jako partnerów, a nie jako konkurencję. I teraz w tym filmie powiem Ci, dlaczego nie jesteśmy konkurencją, jako teraz. Terapeuci i jako rodzice. Dlaczego nie jesteśmy jako terapeuci? Pracujemy w różnych miastach, czy w różnych dzielnicach nawet, i po prostu jeden pacjent, który jest w stanie dojechać 5, 10, 15 kilometrów, nie dojedzie z Krakowa do Lublina, do specjalisty, czy no, może na jedną jakąś diagnozę, ale nie na stałą terapię. Więc po pierwsze, miejsce zamieszkania, miasto, miejscowość, ale także nawet dzielnica. Bo jeżeli mówimy o wadzie wymowy, to też nasz franek nie będzie dojeżdżał na drugi koniec Warszawy czy drugi koniec Lublina. Raczej, tylko poszuka gdzieś blisko siebie. Ale oprócz tego, że dzieli nas miejsce, jeżeli byśmy nawet pracowali w tym samym bloku, wiecie, jedno piętro i drugie, to każdy z nas specjalizuje się w czymś innym. Niektórzy specjalizują się po prostu w wadach wymowy i takiej, wiecie, klasycznej logopedii. Ja na przykład specjalizuję się w terapii dzieci z niedosłuchem i z opóźnionym rozwojem mowy, a jeżeli mam dziecko ze spektrum autyzmu czy z trudnościami związanymi z karmieniem, to ja tych dzieci nie przyjmuję, odsyłam ich do koleżanek, na przykład neurologopedek. Także w ten sposób działam, i wam też polecam być w czymś dobrym w niepłynności, w takiej klasycznej dyslali, właśnie nie wiem, w zaburzeniach przetwarzania słuchowego, każdy ma inny warsztat i inne umiejętności, w czymś innym się specjalizuje. Ale nawet jeżeli się specjalizujemy, sąsiadka z góry, logopeda w opóźnionym rozwoju mowy i my na dole też opóźniony rozwój mowy, to słuchajcie, każdy z nas ma inny charakter, każdy ma inny styl pracy i Jedni są bardziej, to sobie wiecie, melancholijni, inni z taką energią, więc jedno dziecko będzie bardzo dobrze współpracowało z jednym logopedą, a drugie z drugim. Także charakter. I styl pracy, warsztat pracy też ma znaczenie. Oprócz tego, że dzieli nas miejsce, dzieli nas specjalizacja, dzieli nas też charakter i styl pracy, także nie jesteśmy dla siebie konkurencją, że zabieramy sobie kogokolwiek czy jakikolwiek pacjentów, a współpracując i na przykład robiąc razem akcję uświadamiającą, jak ważne jest na przykład szybkie diagnozowanie dzieci, które nie mówią, jakby nie dość, że pomagamy tym dzieciom i rodzicom i ograniczamy te później niestety no, przykre konsekwencje takiego opóźnionego rozwoju umowy, to tak samo mamy tych pacjentów więcej do wyprowadzenia, także może i ta jedna logopetka, i ta druga mieć pacjentów właśnie, których uświadomiliśmy wspólnie. I dla pacjentów to będzie z ogromną korzyścią, i dla nas to będzie z ogromną korzyścią, bo prowadzimy później terapię 2-3-4 miesiące i koniec, a nie 5-6-10 lat i nie możemy z tego wyjść. Także słuchajcie, współpracujmy, a nie konkurujmy. A co ze szkoleniami? Przecież może jedna osoba prowadzić szkolenia z opóźnionego rozwoju mowy i druga. I wtedy co? Ja na przykład byłam chyba na wszystkich możliwych szkoleniach związanych z niedosłuchem, jakie są w Polsce i które wydawały mi się wartościowe. Po prostu wszystkie, więc nie było tak, że jedna osoba prowadzi z niedosłuchu, a i druga to ja sobie wybieram jedną. Więc bardzo duża część z nas pójdzie na wszystkie szkolenia, tylko rozłożone w czasie, z jakiegoś danego tematu lub na większość, ale także bronimy się po prostu sami. Jeżeli nasze szkolenie jest dobre, jeżeli jest praktyczne, jeżeli jest przydatne, to po prostu do nas wrócą inni logopedzi, będziemy polecani, czy ten logopeda na inne szkolenie do nas przyjdzie, i nie musimy konkurować ze sobą, żebyśmy byli jedyni na rynku. Po prostu bądźmy najlepsi, jak tylko potrafimy w danej dziedzinie, dajmy jak najwięcej z siebie. I w ten sposób się zareklamujmy, a nie walką z jakąś teoretyczną konkurencją. Ale tak jak mówię, większość z nas chodzi na przeróżne szkolenia z tego samego nawet tematu do różnych osób. Także naprawdę też tu nie jesteśmy ze sobą konkurencją, ale także w karty pracy, które tworzymy, różne pomoce, czy jako wydawnictwo na szerszą skalę, czy jako taka indywidualna jednostka tworząca karty pracy gdzieś tam umieszczająca, w, nie wiem, w swoim sklepie online. Słuchajcie, jest. Tak dużo trudności i tak dużo potrzeb, że nie będziemy w stanie zrobić pomocy czy kart pracy czy jakichś materiałów na wszystkie możliwe trudności, głoski i tak dalej. Jest tak dużo potrzeb i tak dużo możliwości, że naprawdę ja sama korzystam z dziesiątek pomocy na te same jakby trudności swoich, nie swoich, kupionych czy w wydawnictwie, czy kupionych takich elektronicznie, czy pobranych za darmo, jeżeli była taka możliwość, nie wiem na przykład z samogłoskami, bo to się szybko nudzi naszym dzieciaczkom. Musimy cały czas coś wymyślać. Nam się nudzi również, więc potrzebujemy tego bardzo dużo i tu też nie jesteśmy ze sobą konkurencją. Możemy razem się spokojnie łączyć, promować nawet, a na pewno właśnie nie konkurujemy. Z ze sobą. Jako rodzic, jako rodzice, tym bardziej nie jesteśmy konkurencją. To, że dostaniemy aparat z jakąś tam, powiedzmy, refundacją, czy cokolwiek innego, to nie znaczy, że jakby odbieramy go komuś innemu, czy odwrotnie, że jak komuś doradzimy, to on będzie miał, a my nie. Absolutnie. Wspierając się jako rodzice, możecie szybciej zdiagnozować swoje dziecko, bo wiecie na przykład, do kogo się kierować. Ale także, możecie skorzystać z wielu właśnie świadczeń, z wielu dofinansowań, bo powiedziała wam mama, Basi, Kasi, jak to wszystko wygląda wygląda jak to zrobić szybko, a terapeuta logopeda być może nie wie teraz o istniejących projektach, nie wiem, związanych z dofinansowaniem pieniężnym aparatów, bo nie musi wiedzieć o takich rzeczach powiedzmy administracyjnych. On wie jak prowadzić terapię, a Kasia Basia wie, wie gdzie pójść na takie zajęcia, bo jest super pani, gdzie załatwić takie i takie papiery, żeby były takie i takie zajęcia. Także jako rodzice też współpracujmy ze sobą, a nie konkurujmy i nie bądźmy niemili, że a moja córka to coś, a twój syn to na pewno nie ma afazji, bo to się diagnozuje po którymś roku życia, a my mamy dziecko dopiero zdiagnozowane po piątym roku życia, więc to jest niemożliwe, że dwulatek ma afazję czy cokolwiek innego i jakieś różne dziwne rzeczy, które się na forach toczą. Słuchajcie, są różne nazewnictwa, różne diagnozowanie w różnych miejscach Polski. Nie konkurujmy i nie bądźmy na siebie źli czy cokolwiek innego, tylko pomagajmy i wspomagajmy siebie i jako rodzice, i jako terapeuci. Koniecznie, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to kliknij subskrybuj oraz kliknij dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nowych filmach, a każda niedziela o 9 to właśnie nowy film, który pokazuje się tutaj na YouTube do zobaczenia za tydzień w niedzielę o dziewiątej i napisz koniecznie w komentarzu, jakie masz doświadczenia, jeśli chodzi właśnie o tak zwaną konkurencję jako rodzic albo jako terapeuta. Czy zdarzyły Ci się takie niemiłe sytuacje, czy raczej takie wspierające współpracę?